Witam wszystkich imperialistów w ostatnim albo przedostatnim odcinku naszej serii Hordą Kazańską. Jeszcze. Dzisiaj podbijamy trzy regiony. Jeden z nich są Indie, region Mingu dokańczamy oraz musimy rozwalić nasze największe zagrożenie, które może mnie powstrzymać przed podbojem świata, czyli Imperium Osmańskie. Bo jest cholernie duże. Zacznijmy od wojny z Gujaratem dla Reconquestu. Mamy tutaj bardzo dużo prowincji, które możemy po prostu odbić, ni mniej, ni więcej. I nasze hordy wysyłamy, zajmując gdzieś tutaj ich fortece, bo miałem okazję się przekonać, że są po prostu powyłączane w większości. Tego Gujarat chyba toczył jakieś dupne wojny, bo zobaczcie, że jest strasznie słaby. Jak i wojskiem trochę nie grzeszy, bo no nie ma z nami najmniejszych szans. Uwielbiam, jak bot ma bardzo dziwne kompozycje, bo wtedy możemy mu zrobić bardzo ładnego stack wipe'a naszą hordą. O, tak, tutaj widać na załączonym obrazku i kolejny stack wipe. Będzie? Nie będzie. No to wojna wygrana w niecałe półtorej roku. Od razu potem najeżdżamy Vigi Angar. Niestety z Vigi Angarem mogą być problemy, bo ma forty już czwórkowe. Przy okazji zajmujemy teraz prowincję Ayutthaya dla siebie. Zawsze coś nam wpadnie. W sumie muszę kiedyś zagrać w tym regionie. Poza tym tutaj jest, wiem, że w tym regionie jest do zrobienia jeden z najtrudniejszych achievementów w Europce. A już nawet nie liczę, która to będzie wojna z Mingiem. Tylko niestety on się wycwanił i ma teraz sojusz z Japonią. Wreszcie zakon krzyżacki przerobił mi się na protestantyzm. I już miesiąc po mamy Prusy! Wreszcie mogę ich zacząć karmić. Czas na długo wyczekiwaną kosiarkę sąsiada za oknem, znaczy wojnę z Osmanem. Tribal Conquest lecimy w sumie. Jak na razie wojna przebiega dość gładko, praktycznie całe Bałkany już zdobyłem, nawet już pod Wiedeń moje wojska dochodzą. Oraz troszeczkę już tych wojsk Osmanowi zarżnąłem na polach bitew. Czy wspominałem, że on ma też jakieś wojska w Jemenie? Dzięki czemu mamy troszeczkę łatwiejszą robotę? Cóż za piękne stack wipe'y, patrzmy na te liczby, jakie tutaj będą gigantyczne, jak on ma wojska bez generała. Jedne złapane, lecimy od razu na kolejne. Ja już widzę, że tutaj... Nawet nie zliczę, który to już stack wipe, zresztą już nieważne. I wezmę te tutaj prowincje, to nam fajnie zabezpieczy późniejszy podbój, jeżeli będziemy musieli Krym zabierać od Osmana. Plus do tego wykonam jakąś misję. Pieniędzy też dość sporo im właśnie zabieram. No i ładnie, dwa razy mniejsze straty od Osmana. Sam straciłem tylko 62 tysiące wojska i 128 na attrition. Ach, szkoda, powiem wam, że Osman ma te 22 tysiące zadłużenia. No to teraz ponownie wbijamy się w Gujarat. Tutaj myślę, że odetnę ich w pierwszej kolejności od morza, żeby przestali sprzedawać te prowincje Francji i Osmanowi. Wojska Gujaratu no totalnie miażdżymy, zresztą jak wszystkie wojska w tej... Uwielbiam po prostu bicie Mingu, kiedy ma na sojuszu Japonię, bo muszę wtedy stack wipe'ować te armie, co się tutaj desantuje. Oto zajmujemy tyle Mingu, będzie na jeszcze jedną wojnę, za jakiś czas. Nawet mam jakieś straty, wow. Wszystko na attrition. Jak widzicie, Ming już praktycznie zjedzony, ale minął nam truz z Osmanem, więc trzeba się niestety w niego wbijać. Cassius Belli imperializm, raczej nie powinniśmy mieć już problemu ze zdobyciem stolicy. Koalicja, ale jak tylko po wojnie ona nam się rozwiąże. Swoją drogą mamy jedną technologię przewagi nad Imperium Osmańskim. Liczbowo mają tylko jakąś trzykrotną przewagę. Najgorsze akurat w tym Osmanie jest to, że z wojny na wojnę się robi coraz większy. Wpisujemy już Sindh, dość sporo prowincji bierzemy, ale nie chcę z nimi mieć za długiego trusa. Jest tylko tyle, żeby mieć tutaj lepsze przejście. Chociaż w sumie powinienem wziąć przejście. Kończymy też wojnę w Chinach. Mamy tutaj już prawie wszystko. Pierwsza bitwa wygrana praktycznie. Ile? 70 tysięcy strat? No nasze do 30. No ale dość ładnie nam to wróży na przyszłość. Jak jest tak wipe, to ja walić mogę jak najbardziej. O, zbliża się kolejny stack wipe do nas. Zobaczcie, jakie piękne straty im zadajemy. Tu za chwilę będzie kolejny. I kolejny. Mogę wezwać Czechy do tej wojny. Wyjebiście, będzie miał mi kto oblegać te prowincje, bo jakoś mi tak sił brakuje niestety cały czas na tą wojnę z Osmanem, żeby tutaj zblokować i rozwalić ich armię. To jakieś jaja, po prostu... Jak to jest, że bot po prostu na tika zdejmuje oblężenie Konstantynopola? No to jest jakaś... jazda, no.
Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europa Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Uff, 5 lat powtarzania tych stack wipe'ów, które widzieliście, i mogę zabrać aż tyle ziemi naszemu kochanemu Osmanowi. W zasadzie 100% wszystkiego im zabieram. Bo musimy go zacząć zjadać, że tak powiem. Achievement mi wpadł. Tatarastan. Mogę już zrobić zgutą ordę. Wyjebiście. O, a tutaj macie straty. Kiepsko, nie? Teraz oczywiście palimy wszystkie prowincje. Pamiętajcie, że po 23 poziomie technologii, chyba militarnej, jeżeli dobrze pamiętam, zaczyna wam to wszystko się spadać i przestaje być to aż tak opłacalne, to palenie, więc ja też chyba w okresie 25 militarnej przestanę w ogóle palić terytoria i zmienię się albo na teokrację, albo na coś innego. O nie, spaliłem Przemyśl. Przepraszam. Dyplomatyczne idee to ja daję tutaj w development w Indiach. Militarne będą mi jeszcze potrzebne, ale development w Indiach, nawet jak się podnosi o 1 do 10, powinniście dążyć, żeby tutaj móc stawiać budynki. I na to będą szły te moje punkty. Nawet nie musimy odpalać polityki, bo i tak nie możemy. Więc o, stawiamy ile się da za te punkty dyplomatyczne. Wypuszczam też Bułgarię jako naszego wasala, który ostatecznie również będzie naszą marchią. Będę tutaj przekazywał te wszystkie terytoria. Bułgaria jest strasznie dobrym wasalem, bardzo dobrą marchią, ma idealne pod to tutaj decyzje, że tak powiem, narodowe. Musimy im dać prowincję. W sumie masz też kolor, który się zlewa z naszym, więc nie będzie widać. Możemy też dalsze misje na Klejmy zrobić, jak i na Ikanat. Tylko że tu nie jestem pewien, czy ja chcę tę misję przeprowadzać, więc pozwólcie, że sobie zrobię zapis i sprawdzę. I tutaj w sumie mamy decyzję, że albo wyznaczymy Hana na rządzenie tutaj całym regionem perskim. Region perski jest masakrycznie bogaty, ale mamy problem z korupcją, jak możecie zauważyć, więc przydałoby mi się pozbyć tych claimów i gdzieś je indziej rozłożyć, a transfer po prostu pieniędzy tak czy siak sobie stąd zrobimy w inny sposób i myślę, że przetestujmy to, jak to będzie wyglądało, bo inaczej no, 6 developmentu to jest takie dość słabe. Tylko że miał być super lojalny. Miał być super lojalny ten tutaj, no ale to trudno. No, może to się zmieni za jakiś czas, zaraz zobaczymy. Improve relation i kanate. Jakie to ma idee w ogóle? Humanizm, ofensywne. Kawalery. Tolerancja, promocja kultury, technologia, land fire damage. Ej, fajny ten ikanat. No już jest lojalny za jakiś czas. Jeszcze bardziej go tutaj wzmocnimy. 2400 gold za 5% profesjonalizmu. No, brałbym to i biorę. Tylko że to powoduje, że mamy trochę za dużo relacji, więc ha, no tak. No i Osman po wojnie z nami ma 13 tysięcy długu, ale co najlepsze, będzie odpowiadał na wezwania sojuszników. Dość fajnie to nam wróci. I atakujemy Gujarat. Nie będzie w zasadzie żadna duża wojna. Zjemy ile mogę. Powie, bo od Niderlandów na pewno tą prowincję muszę zabrać. Jakieś jaja. Dopiero podbiłem Francję, teraz Papal State, który pewnie zaraz da gwarancję Bengalowi. No to, a zobaczcie jaką teraz fajną czapkę mamy, taką modną, na bok. No to tak, od Holandii bierzemy pieniądze, plus tą jedną wysepkę, później weźmiemy. Boże, ile oni tego to skolonizowali. Serio? Tylko tyle od Gujaratu mogę? Nie to CB wziąłem chyba? Nie, Imperialist War. Coś malutko. I nadszedł teraz czas na Vigiangar, na dostawkę. Ten moment, kiedy jesteś już tak zdudzony tym podbojem świata, że postanawiasz walnąć sobie bankruta, kiedy nawet toczysz wojnę z Imperium Osmańskim. Tak. A w międzyczasie, bo trochę się zagapiłem, dokończyłem podboju, no prawie całego już tutaj Mingu, nic więcej nie zostało. Zintegrowaliśmy Jampur, za chwilę będziemy integrowali Bahmani, zjadłem do końca Vigiangar, więc w zasadzie Indie też są już prawie całe. Czekam na zejście Trusa tutaj z Gujaratem i będziemy mieli też całe centralne Indie. Zabudowałem już też budynkami i teraz buduję manufaktury w tych regionach, żeby walnąć sobie za chwilę bankruta i zarabiać po prostu 1000 golda. Swoją drogą ten Inkanat jest naprawdę fajny tutaj, naprawdę fajną marchią. Ma prawie 100 tysięcy wojska.
Ja wiem, że chcielibyście, żebym wam pokazał więcej tych wojen, więcej tych starć i tak dalej, ale niestety to jest praktycznie niemożliwe, żebym wam to pokazał w formie ciekawej, no bo umówmy się, na tym etapie rozgrywki, w zasadzie to już od 50 lat, no każda wojna jest praktycznie taka sama, jest to dość wtórne i to się po prostu powtarza, dlatego tak skrótowo to pokazuję, że pokazuję takie najlepsze bitwy, bo nagrywam ich kilkanaście często, a zostawiam 3 do 4 takich fajnych bitewek. Z samych wojen pokazuję najczęściej początek i koniec, no i gdzieś tam właśnie po środku te bitwy, żebyście nie stracili obrazu całej sytuacji. Nie mówcie, że znowu im zrobię stack wipe'a w Konstantynopolu, no to będzie no za piękne, jak mi się to znowu uda zrobić, no nie mogę. No dajesz, wbijamy się tą naszą hordą. Jakie straty? 2000, 2500, 1800, kiepskie role, dobra, chyba z takiej będzie. Po kilku wojnach muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony z tego tutaj ikanatu. Żałuję, że go nie zrobiłem wcześniej. Zapamiętane, że jeżeli gramy kiedyś hordą, kiedykolwiek i mogę stworzyć ikanat, trzeba to robić jak najszybciej. Ej, Hiszpania mi nie dołączyła do tej wojny, a byłem pewien, że mogłem ją wezwać. Co się stało? Mamy sojusz cały czas, a nie mam kartu Urms. Wojna z Osmanem kolejna zakończona, kurka, no ta WB tutaj na sojuszu mi bardzo dużo planów popsuła, przeciągała się wojna, więc dużo nie zabrałem, ale zerwałem ich sojusz. Miejmy nadzieję, że uda się ich pocisnąć na następnym razem, tym bardziej, że zbliża mi się bankrut. I to tyle w dzisiejszym odcinku, no widzimy się w kolejnym, który będzie już po bankrucie i tam na pewno już dokończymy podbój świata. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!